W dzisiejszym wydaniu m.in. nowe samochody dla placówek szkolno-wychowawczych, koncert galowy Wistula Folk Festival, zajrzymy też na casting do filmu Kochaj. Na pierwszej po wakacjach sesji radni dyskutowali m.in. o zagospodarowaniu Nabrzeża Wiślanego. W planach jest budowa infrastruktury, portu jachtowego, kapitanatu i budynku socjalnego nad Sobótką. Na realizację projektu władze miasta chcą pozyskać dofinansowanie unijne. Wśród uchwał omawianych na sierpniowej sesji znalazły się m.in. trzy nadające nazwy ulicom. W Płocku będziemy mieli teraz ulicę Kruczą i Przyjazną, a odcinek łączący Piekarską z Kazimierza Wielkiego będzie teraz nosił imię księdza prałata Seweryna Wyczałkowskiego. Trzy płockie placówki szkolno-wychowawcze wzbogaciły się o nowoczesne samochody. Do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 przy ulicy Gradowskiego trafił Volkswagen Caravelle, a do ośrodka przy Lasockiego komfortowo wyposażony Mercedes Sprinter. Trzeci samochód to 9-osobowy Peugeot Expert Tipi. Skorzystają z niego podopieczni ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Pojazdy będą służyły do dowożenia dzieci na zajęcia, a także do wyjazdów na wycieczki, do kina, teatru czy przychodni specjalistycznych w innych miastach. Samochody kosztowały w sumie prawie 500 tysięcy złotych. 230 tysięcy pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Duże zmiany w organizacji ruchu czekają kierowców na ulicy Chopina oraz w rejonie Kilińskiego, Warszawskiej, Norbertańskiej i Mostowej. Nowa organizacja ruchu zakłada m.in. korektę oznakowania poziomego, pionowego oraz wydzielenie pasów do prawo i lewo skrętów. Na ulicy Chopina zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości. Drogowcy zlikwidują też niebezpieczne przejście dla pieszych na wysokości dworca przy przystanku komunikacji miejskiej. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu. Lada dzień ruszą w Płocku zdjęcia do filmu Kochaj. Kilka dni temu ekipa poszukiwała w naszym mieście statystów. Chętnych do zaistnienia choćby w krótkim epizodzie nie brakowało. Casting odbył się w Green Hotelu. Każdy z kandydatów musiał zaprezentować filmowcom próbkę swoich umiejętności. O Boże! To ona? Jejku, nie wierzę, co ona tu robi? Jejku, super! Ja jestem jej wielbicielką. Szczęśliwcy, którzy wypadli najlepiej, wystąpią w scenie wesela nagrywanej na molo. Weźmie w niej udział aż 100 statystów. Kilkoro z nich ma szansę także na role mówione. Wśród gwiazd, które biorą udział w filmie, są m.in. Małgorzata Kożuchowska, Olga Bołądź i Piotr Machalica. Na Starym Rynku po raz drugi zagościł Jarmark Świętego Bartłomieja. Na placu przed ratuszem swoje kramy rozstawiło kilkudziesięciu wystawców. Twórców ludowych, rzemieślników, producentów regionalnej żywności. Były także występy, zabawy i konkursy dla zwiedzających. Patron jarmarku to opiekun rzeźników, szewców, tynkarzy, krawców, piekarzy i sztukatorów. Impreza nawiązuje do starej płockiej tradycji jarmarków Świętego Bartłomieja, które były kiedyś wielkim wydarzeniem. Koncert w amfiteatrze tradycyjnie już zakończył Wistula Folk Festival. W tegorocznej edycji udział wzięli artyści z Gruzji, Irlandii, Serbii i Ukrainy. Polskę reprezentowały dzieci Płocka oraz zespół Wisła. Występy odbywały się w różnych częściach miasta, a Płock na kilka dni stał się europejską stolicą folkloru. Podczas koncertu galowego publiczność mogła podziwiać najlepsze pozycje z repertuaru wszystkich wykonawców.